Ja go poznałem właśnie tutaj. W barze Anhupe i też w sąsiednim barze, tak, Hermanos Portillo. Gdyby pan miał napisać recenzję o Józefie Łobodowskim, poecie? Najczęściej uważają mnie za spóźnionego romantyka. Tak jak Hemar tutaj na migracji żył tylko z pióra. To był zoologiczny antykomunista. On, który w młodości był lewicujący i komunizujący. Był świadkiem wojny i widział, jak jednego dnia biali wieszali czerwonych, na drugi dzień było odwrotnie. Nigdy nie pogodził się z tym, co stało się w Polsce po roku 1944. Radio Madryt. Do dzisiaj słyszę głos Józefa Łobodowskiego. Było wiadomo, że Radio Madryt to prześciga wszystkie inne. Łobodowski mi wielokrotnie opowiadał, że siadał i mówił do mikrofonu, co chciał. On był członkiem jury Nagrody Wiadomości Londyńskich. Zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest doceniany, mimo że powinien być doceniany. Zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, jak wielkim jest poetą. W tym miejscu spędzał smutne godziny samotności we wspaniałym i zawsze wdzięcznym towarzystwie hiszpańskiego czerwonego wina. Często mówiło się o nim Lobo, tak jak Hiszpanie wyrażali się na jego temat, czyli wilk. Lobo przychodził do baru, siadał przy swoim stoliku, pił wino, pisał wiersze i spędzał tutaj cały ranek. Któregoś dnia Łobodowski nie przyszedł. Zawsze mówił, że jeżeli umrę, to przede wszystkim boję się umierać na obcej ziemi. Bez lęku spotkam śmierć ojczystą.